Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, dzisiaj Audi RS5. Co powiecie o tym samochodzie? Wiecie co? On z jednej strony wygląda delikatnie, łagodnie, a z drugiej naprawdę agresywnie. Ta przednia maska, ten cały przód, to jak ta maska opada na przedni grill, to jest po prostu piękne. Ten przedni zderzak, całokształt, to wygląda niesamowicie. Jedyne co by mogło popsuć wygląd tego przodu, to jest tablica rejestracyjna, no bo gdzie ją tutaj umieść? Chyba pod emblematem Audi ona się normalnie znajduje, ta tablica rejestracyjna. Całkowicie zrujnuje przód tego samochodu, no jak myślicie? Moim zdaniem nowoczesne tablice rejestracyjne powinny być naczepiane na przednią szybę, przecież i tak wszystko sczytują z szyby, z tej naklejki, a jedynie co to taka rejestracja, którą by się odczytywało, to by była gdzieś tam z tyłu, no bo przecież i tak większość czasu, zwłaszcza tego typu auta, ogląda się z tyłu. Ale z kolei ten tył jest taki bardziej delikatny, bym powiedział. Przypomina mi Audi A5, bo to chyba następca jest, no nie? Audi RS5. Także tutaj mamy taki z jednej strony agresywny, a z drugiej strony taki delikatny charakter. I na dachu jest jeszcze przeszklony dach. Taki wielki szyberda. Ja nie wiem, czy to się może otwierać. Będziemy musieli to zaraz sobie sprawdzić w Forza Vista. Samochód nie jest tuningowany, jest dostępny w Carpassie, więc trzeba zapłacić, żeby mieć dostęp do tego samochodu, ale za tydzień w przyszłym Forzatonie będzie można, w liście festiwalowej, będzie można sobie zdobyć wersję Avant tego samochodu. Gotowi? Jedziemy. Więc tak, samochód nie jest tuningowany, nie ma żadnych tam ulepszeń, ani nic. Czekaj, tu wyjedziemy? Tak, ja tu wjechałem. Aha, wjechałem przez płat, dobra. Okej, tu się wyjeżdża, okej. Wyjedziemy po ludzku. Posłuchamy, jak brzmi ta fura może. Gram oczywiście na łopatkach, na skrzyni automatycznej, dlatego, że tu raczej chyba nie ma opcji z skrzynią ręczną. A już suweczka. Ile to minęło? 5 sekund? Nie, nawet nie. Dobra, zobaczmy sobie środek. Mamy tutaj malutki tablecik. To jest samochód z 2018 roku, więc na szczęście jeszcze era tabletów go nie dotknęła i mamy tylko jeden ekran informacyjny. Nie wiem, czy on jest dotykowy, ale wiecie co, ja jestem gorącym przeciwnikiem ekranów dotykowych w samochodach. Uważam, że są nieintuicyjne i że są niebezpieczne nawet, no bo trzeba się skupić na tych ekranach, żeby coś tam na nich kliknąć. Tak samo jakbyście używali smartfona, no. Nie masz jakby, wiesz, haptycznego potwierdzenia w większości samochodów tego, czy kliknąłeś coś, tak? A takie przyciski fizyczne, moim zdaniem, w samochodach, to jest naprawdę ważna sprawa, tak? No, nie musisz patrzeć, wymacasz, wiesz, ten kokpit i wiesz, co robisz, no nie? A w takich tabletach to musisz się patrzeć, żeby kliknąć w konkretne miejsce. Ja wiem, że to jest fancy, że smartfony i tak dalej, ale no kurde, no niebezpieczne to jest. Tak samo jak używanie telefonu w samochodzie podczas jazdy, moim zdaniem. No dobra, wiecie co, Audi Quattro, bo to jest Quattro chyba, tak? Na pewno nie ma tutaj napisu Quattro nigdzie. A jest z przodu, dobra, jest z przodu napis Quattro. Audi Quattro to jest samochód z napędem na 4 koła. Oczywiście w Fordzie możemy zrobić wszystko, możemy sprawić, żeby ten samochód nawet driftował. Z tym, że nie bardzo czuję to, aby robić go na drift. Nie wiem, jak wy to czujecie. Tak się mu przyglądam i przyglądam. Wiecie co, nie wiem co zrobić poza wyścigami. Ale dobra, chodźmy sobie do tuningowni. Zobaczmy co uda nam się z nim zrobić. Więc tak, jeśli chodzi o pakiety, no to tutaj tragedia jest, tragedia. Tylko standardowy spoiler forzowy lub możemy usunąć spoiler. Ten taki malutki tutaj, który widzicie, ten taki tutaj, nie wiem jak to nazwać. No ten taki malutki spoiler, jak możemy go usunąć albo dodać ten forzowy, albo... No. To właściwie na tym tuning wizualny się kończy.
kończy. Chociaż no umówmy się, Audica jest bardzo ładna i już w standardzie tutaj nie trzeba wiele robić, chociaż w przypadku BMW M8 naprawdę mieliśmy bardzo fajne ulepszenie. Mogliśmy spersonalizować trochę lepiej ten samochód. No dobrze, no to co, jesteście gotowi? Posłuchajmy, jak brzmi ta fura, albo inaczej, chodźmy najpierw do Forza Vista. Właśnie, bo mieliśmy sprawdzić ten samochód, co on tutaj ma. Pod maską mamy V6 TFSI. O, ciekawe. Zaraz zobaczymy sobie pojemność. Nic nie czytałem o tym samochodzie przed odcinkiem, także na żywca sobie wbiłem. Ale fotele jakie fajne. I z tyłu wygląda na to, że mamy sporo miejsca jak na tego typu samochód. Źle. Jaki bagażnik ogromny, człowieku! To jest samochód rodzinny. Tu by wpakował wózek albo coś. Naprawdę ogromny bagażnik jak na tego typu samochód. Ten samochód wygląda na to, że jest bardzo duży. Dobra, wchodzimy do środka. I znowu, przepiękna kierownica Audi. Fantastyczna. I zobaczcie to, co kocham. W środku mamy masę przycisków, pokręteł, wszystko co potrzebujemy. I mały ekran, który nam powie, co się z samochodem dzieje ewentualnie. Przycisk start, stop mamy nad cup holderami. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. I tyle. Wszystko poza tym mamy, słuchajcie. O, i tutaj nawet sterowanie mamy muzyką. Ej, ekstra. Naprawdę ten kokpit jest genialny moim zdaniem. Wow, wow. To jest to. Zero tablet. Mam nadzieję, że nowe Audi nie mają zbyt dużo tabletów, bo totalnie to zrujnują. Czteroletni samochód jest czteroletni, słuchajcie. Nieprawdopodobne. Dla mnie on jest jakby zbyt nowoczesny jak na czteroletni auto. Jak widzę na niego, to myślę, o kurczę, on jest człość. Fantastyczny. Super wygląda. Super kokpit. Bierzemy się za niego. Tutaj myślę, że za dużo robić nie będziemy. Zobaczymy, co się uda z wydechem, bo jestem ciekawy. Posłuchajmy go. Dobra, trochę ten dźwięk się poprawia. Zmieńmy dolot. I tak, displacement mamy 2.9 V6, ale wagi mamy 1700 kg. To jest dużo. To ten silnik musi być naprawdę solidnie zboostowany, żeby to jechało. Już bez naszego tutaj tuningu, no nie? Zresztą bardzo podobną charakterystykę mieliśmy w BMW M8, pamiętacie? Jak tuningowaliśmy sobie ją trochę na drift. Nie wiem, czy właśnie nie zrobić na drift tego auta. Ale zobacz sobie. Zróbmy... Ja strasznie lubię tuningować standardowe silniki niż ładować od razu jakieś tam V8, V10 inne takie, bo wydaje mi się, że samochód wtedy nie traci zbytnio na, wiesz, na swojej charakterystyce, swoim charakterze. O, pyk. O, jeszcze jest w klasie S2, no tak, bo mamy opony ciulowe. Już jest w klasie S2, zobaczcie na standardowym silniku. Lunch oczywiście mamy fantastyczny, dlatego że mamy tutaj napęd na 4. Tutaj chyba będzie podobna sytuacja co z BMW M8, dlatego że bez dobrych opon tu nie podchodź. Będziemy pewnie musieli odjąć turbosprężarkę, ulepszenie turbosprężarki, żeby to jako tako jeździło, ale do takiej naszej zabawy. Właśnie, bo co my tu mamy za skrzynię biegów? Tam chyba 7 biegów było, nie? Jak tak sobie sprawdzałem. Dajmy tutaj 7-biegową skrzynkę. A, czy no, trochę mnie korci, żeby zrobić ten samochód pod drifty, wiecie? Jednak to taki długi jest dosyć. Myślę, że ogarną. I V10, V6, V8 i tyle. I oczywiście możemy zrobić konwersję z napędem wyłącznie na tył. Trochę się przejechałem tym autem w standardzie i prowadził się jak... wow, źle się prowadził. Jak stodoła się prowadził, kurde. Nie wiem, no. Jak motorówka, jak łódź. Dobra. 934 konie mechaniczne i 1430 kg wagi. W standardzie 1800 kg wagi. Kurde, to jest dużo jak na tego typu auto, no nie? Jest kurde dużo, musi być naprawdę nieźle wyposażony, ale raczej podmarka RS kojarzy mi się z takimi samochodami bardziej sportowymi, usportowionymi. Myślę, że warto by było sprawdzić prędkość maksymalną po maksymalnym ulepszeniu silnika, ale standardowego. Tak, tu by się przydały sliki. Wziąłem semi-sliki, jakby mnie zaskoczyła deszczowa pogoda. I robimy tasting.
już trzypaki? ¿360? Kurde, na standardowym silniku V6? Człowiek! 70, 80? 94? 98? What? Co jest? I tu będą 4 paki na standardowym silniku. Co to Audi? Nie no, myślę, że w rzeczywistości ten samochód by się rozleciał chyba przy takiej prędkości, jak myślicie? 400... Będzie 400 czy nie? Już nam się biegi skończyły, już więcej nie chcę, no. Ten duży opór aero, ale czekaj, bo my chyba pod górę trochę jedziemy. 300... O, ale bym się rozwalił! 398, myślę, że lekko z górki by pojechał te 400. Czekaj, dawaj w drugą stronę sprawdzimy jeszcze. Kurczę, nawet kapcia spalił. Ja wam powiem, ten samochód raczej jest dedykowany do klasy S1. Może nawet w klasie A byłby całkiem dobry. W klasie S1 mamy takie potwory jak Porsche GT3 RS, jak Huracany i inne takie, wiesz, przebojowe auta. No a tutaj jednak trochę się źle auto prowadzi. Musielibyśmy tutaj spoilery pododawać, różne takie rzeczy, żeby to miało ręce i nogi, tak? No jedyne, co nas tutaj ratuje, to ten napęd na 4 koła w standardzie. Okej, dobra. Jeszcze miałem fragment tej próby. I tutaj 7 już się kończy. Ja myślę, że trochę siliki by pomogły tutaj przy tej prędkości maksymalnej. ...396 i zaraz będzie z górki. 98 i 400, 401, 402, 405, 6, 7, 8, 9, 10. Jest. Także da się te 4 paki na standardowym silniku osiągnąć. Także bardzo fajna informacja. Aczkolwiek, no, w Porsche ten samochód raczej za dużo nie zawojuje z taką prędkością. Nie ma potrzeby do wyścigów robić samochodu, który osiąga taką prędkość, zwłaszcza w klasie S1. Czekaj, czy mi się wydaje, czy ten samochód będzie dobrym pierdziochem? Trzeba to sprawdzić! Chodźmy na jakąś górę to ogarnąć. I testujemy. No! A kurde! Jest pierdziel. Ja wam powiem, że te ognie z rury wydechowej tutaj wyglądają brzydko. Wyglądają tak, jakby nie wychodziły z tej rury wydechowej, tylko jakby spod tej rury, nie? Przyjrzyjcie się, jak to wygląda. Moim zdaniem nie jest zbyt ładnie. No nie? Jakby podoba mi się to, że one są takie krótkie, a nie takie przesadzone jak w Need for Speedzie. Ale no jednak... mogłyby być trochę inne, trochę bardziej precyzyjnie dobrane do tego samochodu. W Need for Speedzie to pamiętacie, co mieliśmy? Jotacze ognia, no. Ale ten Need for Speed też miał coś w sobie, miał naprawdę fajny klimat. Jak wygląda podczas jazdy ta drezyna? Nie można było powiększyć standardowych felg, można było mieć tylko takie. Dla porównania, w BMW M8 mogliśmy felgi standardowe powiększyć. To w zależności chyba od tego, z czego wynika licencja, albo może, nie wiem, może są jakieś ograniczenia dla samochodu, czy coś takiego. Twórcy Fordzy robią to. Natomiast z tyłu ten samochód wygląda zupełnie normalnie. Wygląda jak samochód typowo uliczny, niczym się nie wyróżnia jakoś specjalnie. No tu jest ten przód! On cię chce pożreć! Wiecie, dlaczego tak jest? Ja wam powiem, dlaczego tak jest. Bo przeważnie Audi widzi się w tylnym lusterku, jak miga ci światłami, żebyś zjechał z lewego, bo jedziesz o 140 km za wolno. Dlatego ten przód macie tak pożerać, żebyś szybciej zjeżdżał. To moja teoria. O Boże, ale fajne auto, fajne auto. No nie wiem, mam dylemat. Dajcie mi znać w komentarzach, czy robić go pod drifta,
czy raczej pod wyścigi? Ja bym go robił pod wyścigi, chociaż już wiem, że nie będzie jakiś dobry, ale fajnie będzie nim czasami udział w wyścigu jakimś. Postanowiłem go zrzucić do klasy S1, 827 koni mechanicznych. Waga niewiele nam spadła, ale nie wrzucałem tutaj jeszcze spoilerów. Z tym, że dałem lepsze opony, dałem opony sliki do asfaltu. Właśnie dostałem info, że dostałem samochód, jakiś prezent od Niku, ale to nie wiem, co to za znaki są. Japońskie czy chińskie? Nie mam pojęcia. Zobaczmy. Jestem bardzo ciekawy. Podjedziemy tam Audi. Zobaczymy, co dostałem tym razem. Czasami ktoś wyśle samochód Forza Edition nawet. Zobaczymy. Ja też czasami wysyłam samochody, bo mam dużo zduplikowanych. Zobaczmy. No wiesz, tutaj jest opcja wysłania komuś, losowemu graczowi samochodu, no nie? Ten gościu pewnie z tego skorzystał. No ale fajne jest to, że on wysyła z jakiegoś miejsca. Ja muszę dojechać do tego miejsca, żeby to odebrać. O, my God. A dobra, dziękuję. Nie wiem, jakie to są znaki, czy to są znaki chińskie, czy japońskie. W każdym razie dostałem sobie Nissanka. Dobra, jedziemy Audicą. Akurat tak się składa, że chyba jestem w pobliżu wyścigu Colossus, że sobie tam dojadę i przetestuję auto w klasie S1. Starałem się tak zrobić zawieszenie, żeby w miarę ten samochód cię prowadził, w miarę skręcał, no ale bez dodatkowego docisku przy takiej mocy ciężko będzie się utrzymać w zakrętach i na pewno będzie trzeba mocno dohamowywać przed zakrętem. No i let's go, znowu napęd 4x4, czy tam 4. Ale jest tutaj Taycan, oj, Taycana ciężko będzie pobić. Dobra, zobaczmy. Ale baharka. O Jezu. Ale tragedia. Ej, bardzo ciężko. On już w standardzie taki był. Ledwo wyrabiam na takich zakrętach. No ale w sumie jechałem tu prawie 3 paki. Przyspieszenie powinno być bardzo dobre, bo mamy tutaj no sporo mocy, 800 koni mechanicznych, człowieku. Ale niestety na każdym zakręcie trzeba zdrowo hamować, żeby się nie rozbić o bandy. Okej, ciekawe jak będzie jechała ta wersja Avant, no nie? Się zastanawiam. Strasznie się cieszę, że nowe modele samochodów pojawia. Ają się w Fordzie. Ależ kurczę, ciężko. Ma dużo mocy chłop. O, trzeba mu oddać. Tylko trzeba się pobawić, wiesz, tym prowadzeniem teraz. Teraz mi się udało ładnie wziąć ten zakręt. No i jestem zadowolony. I go, 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 Audi, go! Go, go, go! No nie, zobaczcie te Audi z przodu ze spoilerami mnie zostawia z tyłu nawet. Nawet na takim gładkim zakręcie nie jestem pewny co do tego Audi i sobie dość mocno przyhamowuję. O, ledwo się zmieściłem. Ale powiem wam, że tak abstrahując w ogóle od tej audycji, od tego testu naszego dzisiejszego, to muszę wam powiedzieć, że większe moce na kierownicy to jest naprawdę coś wspaniałego. Odkąd mam to stanowisko, to w Fordzie tak sobie jeżdżę i jest cudownie, jest cudownie. Patrz, pierwsze co pochwaliłem, ale to nie dlatego, że... To nie dlatego, że te moce tak zadziałały, tylko dlatego, że po prostu źle pojechałem. Ale dużo przyjemniej jest, dużo fajniej jest kontrolować samochód. Co nie znaczy, że z mniejszymi mocami jeździ się jakoś, wiesz, gorzej. Znaczy, że jesteś gorszym kierowcą. Nie, no po prostu to jest taka dodatkowa radość z jazdy. Jak czujesz dużo więcej rzeczy, dużo precyzyjniej na łapach, to co się dzieje w grze, to jest przyjemne.
i ten moment, kiedy opony zaczynają tracić przyczepność, jest super wyczuwalny na kierownicy. To jest super uczucie. Powinienem sobie linie pomocnicze chyba włączyć do tego wyścigu, bo nie wiem, jak się przygotować do tych zakrętów, jak żeby je dobrze wziąć. Trochę zerkam sobie na mapkę. Opowiem ci, kurde, ciężko, no taka barka jest, no. No jest barka. Już w standardzie, już bez żadnego tuningu. 1800 kg wagi. Come on, no. On pewnie jest tam świetnie wyposażony w środku i to ma być taka właśnie łajba. Do, wiesz, do... Taki autostradowy bardziej samochód może. Nie wiem, kurde. Ale 1800 kg wagi, trochę dużo, co? Tak, skróciłem tutaj biegi 350 km na godzinę. Oh, to jest w zupełności wystarczające do tego, aby ścigać się w klasie S1. Mogę tutaj wolniej trochę. Brakuje tych dodatkowych spoilerów tutaj. Jak będziecie chcieli sobie ten samochód typowo od wyścigi zrobić, to okej, ale spoilery, no, wypadałoby jakieś dać. Chyba że w ogóle nie obchodzi was jeżdżenie nie rozbijając się, tylko po bandach też jest spoko. No wtedy bez spoilerów też może być. Bardzo ładnie przyspiesza, trzeba przyznać. Że tutaj po tym tuningu ma standardowego silnika jest w porzo, natomiast samochód prowadzi się okropnie. Nie wiem, twórcy Forzy chyba nie lubią niemieckiej motoryzacji, bo tutaj zdecydowanie katastrofa. No to co, sprawdźmy sobie launch control z maksymalnym tuningiem. Spalony laciek na wszystkich kołach. Oczywiście przy starcie tutaj napęd quattro niewiele ma do gadania, niestety przy takiej ogromnej mocy, nawet ważąc te 1400 kg po odciążeniu, no jest szał pał, nie? Tak sobie wygląda Audi RS5, którą możecie sobie w Karpasie odebrać. Samochód oczywiście można by było zrobić do driftu, co czasami lubię robić z tego typu autami, ale w przypadku Audi jakoś tak nie miałem sumienia, no bo quattro i tak dalej. Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie. Jak dla mnie trochę rakieta, trochę nie, ale zdecydowanie dobrze będzie mieć go w swoim ekwipunku. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.